Alleluja. Je vous adresse mes salutations au nom du Seigneur Jésus. Przekazuję wam pozdrowienia w imieniu Pana Jezusa. De la part de l'église de Châteaubriant, où je suis le pasteur. Od zboru w Châteaubriant, gdzie jestem pastorem. Et vous avez aussi les salutations de beaucoup de pasteurs de France. I także pozdrowienia od wielu innych pastorów z Francji. Mais aussi de Pologne. Ale również i z Polski. De Parchev, Terespol, Międzyrzec Podlaski. Z Parchewa, z Terespola, z Międzyrzeca, z Hajnówki. Alleluja. Alleluja. Gloire à Dieu. Chwała Bogu. Alors, frères et sœurs, mes chers amis, étant donné que c'est une réunion de jeunesse. Więc bracia i siostry, zważywszy, że jest to zgromadzenie młodzieżowe. Je vais parler sur l'appel. Będę chciał mówić o powołaniu. L'appel de Dieu. O powołaniu Bożym. Pour les hommes. Dla ludzi. Skierowanym do ludzi. Et nous sommes tous appelés. Dlatego, że wszyscy jesteśmy powołani. À servir Dieu. Aby służyć Bogu. Nous sommes tous appelés à prier. Wszyscy również jesteśmy powołani, aby się modlić. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour Dieu. Jesteśmy wszyscy powołani, aby coś dla Boga robić. La première personne que Dieu a appelé. I pierwszą osobą, którą Pan Bóg powołał. Vous savez qui? To był kto? Adam. Adam. Il a appelé. Bóg go powołał. Et pourtant, chaque jour Adam était en communion avec Dieu. I Adam codziennie trwał w społeczności z Bogiem. Et ce jour-là, i tego dnia, eh bien, Dieu était au rendez-vous. Pan Bóg przyszedł na spotkanie z nim. Et pas d'Adam. Pardon? Pas d'Adam. Ale nie było Adama w tym dniu. Où était-il? Gdzie się podział? Il s'était caché. Schował się. Peut-être toi qui es venu ce soir. Być może i ty, który jesteś obecny dzisiaj wieczorem na tym miejscu. Tu as entendu l'appel de Dieu depuis longtemps. Też słyszysz wołanie Boże od dłuższego czasu. Et tu t'es caché. I się skryłeś. Tu t'es caché derrière les études. Ukryłeś się gdzieś za studiami. Derrière le travail. Za pracą. Les plaisirs de ce monde. Za przyjemnościami tego świata. La lecture. Za czytaniem. Regarder la télévision. A może za oglądaniem telewizji. Être souvent sur le Skype. Albo za rozmowami przez Skype. Et aussi sur le portable. A może po prostu za rozmowami przez komórkę. Tu te caches vers toutes ces choses. Możesz się chować za wszystkimi takimi rzeczami. Mais ce soir, Dieu t'appelle. Ale dzisiejszego wieczoru Pan Bóg woła ciebie. Premièrement, Dieu t'appelle à rechercher sa face. Po pierwsze, Pan Bóg woła, abyś szukał jego oblicza. Il est écrit dans 1 Chronique chapitre 16 verset 11. Bo w pierwszej księdze Kronik chapitre 16 16 rozdziale wiersz 11. Verset 11. Ayez recours et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Amen. Amen. Recherchez continuellement sa face. A więc szukajcie ustawicznie Jego oblicza. Est-ce que tous les jours vous avez pris la décision de rechercher la face de Dieu? Czy każdego dnia podejmujesz taką decyzję, aby szukać oblicza Bożego? Le matin on se lève. Rano wstajemy. On baille. Ziewamy. On s'habille. Ubieramy się. Ou sinon on va dans la salle d'eau. Albo udajemy się do łazienki. Et après on s'habille et on s'en va à l'école, au lycée. Université ou au travail. A potem ubieramy się i idziemy do szkoły, do liceum czy do pracy. Mais est-ce que nous recherchons la face de Dieu? Ale czy szukamy oblicza Bożego? Mes chers amis, frères et sœurs. I drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Moi j'ai entendu l'appel de Dieu à l'âge de 6 ans. Ja usłyszałem powołanie Boże, kiedy miałem 6 lat. 6 ans. 6 lat miałem wtedy. J'étais tout petit. Byłem malutkim chłopczykiem. Mais je recherchais la face de Dieu. Ale szukałem oblicza Bożego. Grâce à qui? I dzięki komu? Grâce à ma maman. Dzięki mojej mamie.
Pourquoi? Dlaczego? Parce que maman à chaque fois tous les matins avant de partir au travail et le soir avant de m'endormir, elle priait le Seigneur avec moi. Bo moja mama każdego poranku zanim udała się do pracy i każdego wieczora zanim poszliśmy spać, modliła się razem ze mną. Elle m'a donné la soif de rechercher la face de Dieu. I po prostu wzbudziła we mnie to pragnienie szukania oblicza Bożego. Ici il y a des adultes. No, tutaj są już dorośli. Peut-être avec des enfants. Pardon? Peut-être avec des enfants. Być może już z dziećmi. Il faut apprendre les enfants à rechercher la face de Dieu avec vous. Więc chcę powiedzieć, abyście nauczyli dzieci szukać oblicza Bożego razem właśnie z nimi. Et jeunes gens, jeunes filles, vous êtes en état de vous marier bientôt, peut-être. I młodzi chłopcy, dziewczęta, przed wami być może jest związek małżeński. C'est maintenant qu'il faut rechercher la face de Dieu. I to teraz trzeba szukać oblicza Bożego. Parce que vous allez prendre une décision. Dlatego, że staniecie przed decyzją. La décision de prendre un mari et de prendre une femme. Przed decyzją związania się z tą czy z inną osobą. Qui doit être mon mari et qui doit être ma femme? Kto ma być moim mężem albo kto ma być moją żoną? Donc il faut rechercher la face de Dieu. Więc trzeba szukać oblicza Bożego. Et rechercher la face de Dieu nous oblige à prier le Seigneur. I to po prostu nas pobudza do modlitwy. Et la prière est très importante pour chaque personne. I modlitwa jest bardzo ważna dla każdej osoby. Rechercher la face de Dieu. A więc szukajcie oblicza Bożego. Par la prière. W modlitwie. La lecture de la parole de Dieu. Przez czytanie Słowa Bożego. Et par la louange et l'adoration. I też przez oddawanie chwały i uwielbienia Bogu. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu sans lire la parole de Dieu. Nie można poznać woli Bożej, nie czytając Słowa Bożego. Et Dieu nous appelle à cela. I Pan Bóg nas do tego wzywa. Il nous appelle à lire la parole de Dieu. Wzywa nas, abyśmy czytali Słowo Boże. Déjà, Josué a été appelé à méditer la parole de Dieu. Jozue był wezwany do rozważania Słowa Bożego we dnie w nocy. Timothée a été appelé à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Również Tymoteusz był napominany do czytania i rozważania Słowa Bożego. Il faut pas attendre 90 ans pour lire la parole de Dieu. Więc nie trzeba czekać, aż się będzie miał 90 lat, żeby zacząć czytać Słowo Boże. C'est maintenant qu'il faut commencer à lire la parole de Dieu. To teraz trzeba zacząć czytać Słowo Boże. Mais avec la prière. Ale z modlitwą. Mais avec la louange et l'adoration. I z dziękczynieniem i z uwielbieniem. De façon que vous puissiez être rempli du Saint-Esprit et de feu. Abyście mogli być napełnieni Duchem Świętym i ogniem. De façon que l'Esprit puisse vous donner l'interprétation du message que vous lisez. Aby Duch Święty był waszym nauczycielem i podawał właściwe zrozumienie Słowa Bożego. Et je sais que les jeunes gens, les jeunes filles désirent connaître la volonté de Dieu. I ja wiem, że młodzi zawsze chcą poznawać wolę Bożą. Connaître la volonté de Dieu pour se marier, bien sûr, je viens de le dire. Poznać wolę Bożą odnośnie przyszłego męża żony. Pour le travail. Odnośnie pracy. Pour aller ici et là. Odnośnie no, ukierunkowania w tą czy w inną stronę. On veut connaître la volonté de Dieu. No, chcemy poznać wolę Bożą. Toute volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Ale cała wola Boża jest objawiona w Słowie Bożym. Et elle est révélée par la prière. I jest dla nas objawiana przez modlitwę. Sous l'onction du Saint-Esprit. Pod namaszczeniem Ducha Świętego. Amen. Amen. Ce soir, Dieu vous appelle. I dzisiejszego wieczoru Pan Bóg wzywa was. À rechercher continuellement sa face. Abyście ustawicznie szukali Jego oblicza. Amen. Amen. Non seulement il faut rechercher sa face, mais Dieu nous appelle à écouter Dieu. I Pan Bóg wzywa nas nie tylko do szukania Jego oblicza, ale również do okazywania Mu posłuszeństwa. Il faut savoir écouter Dieu. I do słuchania Go, a więc trzeba nauczyć się słuchać Boga. Amen. Amen. On peut lire la parole de Dieu. Bo można czytać Słowo Boże.
Dieu nous parle par la parole de Dieu. I Pan Bóg przemawia do nas przez swoje słowo. N'est-ce pas? Et ne pas l'écouter. A my możemy nie słuchać. On peut avoir les oreilles physiques fermées. Możemy mieć zamknięte uszy fizyczne. On peut avoir les oreilles spirituelles fermées. Ale możemy też mieć uszy duchowe zamknięte. Et ne pas entendre Dieu nous parler. I nie słyszeć tego, co Bóg do nas mówi. Et dans Isaïe chapitre 28 verset 23. I w księdze Izajasza w 28 rozdziale 23 wiersz. Czytamy. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentif et écoutez ma parole. Nadstawcie uszy i słuchajcie mojego głosu. Uważajcie i słuchajcie mojej mowy. Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes appelés par Dieu à écouter celui qui vous aime. Młodzi bracia i siostry, jesteście wezwani do przez Boga do słuchania tego, co On mówi do was, kochając was. Amen. Amen. Il faut savoir écouter. Trzeba umieć słuchać. Et là, Dieu dit, soyez attentifs. I tutaj Pan Bóg wzywa, abyśmy uważali. Cela veut dire de prêter attention. To znaczy, żebyśmy po prostu uważnie słuchali. Se concentrer. Żebyśmy nadstawili uszu i byli skoncentrowanymi, skupionymi. Dieu dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Dlatego właśnie Pan Bóg powiedział Jozuemu, żeby rozważał Słowo Boże we dnie i w nocy. Amen. Et quand il y a des paroles de la Bible que vous comprenez pas. I kiedy spotykacie słowa w Biblii, których nie rozumiecie, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous éclairer. To możecie prosić Ducha Świętego, aby was oświecił. Et si vous n'avez pas assez de foi pour demander au Saint-Esprit l'explication. A jeśli nie macie na tyle wiary, żeby prosić Ducha Świętego o objaśnienie, vous avez vos pasteurs qui peuvent vous expliquer. No to macie pastora, który może przyjść wam z pomocą w wyjaśnieniu. Il ne faut jamais négliger les pasteurs. Nigdy nie należy lekceważyć pastora. Comme il faut pas négliger le Saint-Esprit. Tak jak nie należy też lekceważyć Ducha Świętego. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Duch Święty jest Bogiem. Amen. Il est une personne à côté de nous. Jest osobą, która jest przy nas. Il est le paraclet. Jest tym pocieszycielem, parakletos. Donc il faut pas le négliger. I nie możemy go lekceważyć. Si nous n'avons pas le droit de négliger Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Jeśli nie powinniśmy lekceważyć Boga, Jezusa, Ducha Świętego. Il ne faut pas non plus négliger les pasteurs de façon qu'ils puissent vous enseigner. To nie powinniśmy również lekceważyć i pastora, aby mógł nauczać. Amen. C'est très 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 important. Si vous voulez avoir une vie noble dans ce monde, c'est le chemin à prendre, c'est écouter l'appel de Dieu. To jest bardzo ważne. Jeśli chcecie prowadzić życie szlachetne na tej ziemi, to musicie usłyszeć to wezwanie Boże. Amen. Vous comprenez cela? Czy rozumiecie to? C'est difficile pour nous jusqu'à présent? Czy to, co powiedziałem dotychczas, jest trudne, czy trudne do zrozumienia? No. Maintenant nous sommes appelés aussi, troisièmement, nous sommes appelés à comprendre. Po trzecie, jesteśmy wezwani, aby rozumieć. À comprendre Dieu. Aby rozumieć Boga. À comprendre Jésus. Rozumieć Pana Jezusa. À comprendre le Saint-Esprit. I rozumieć Ducha Świętego. À comprendre la parole de Dieu. Rozumieć Słowo Boże. Quand il nous parle. Kiedy On do nas mówi. Quand il nous donne des directions. I kiedy daje nam wskazówki. Il faut comprendre. Trzeba rozumieć. Et comprendre veut dire saisir par intelligence. A rozumieć to znaczy no pojąć swoim umysłem, swoją inteligencją. Gloire à Dieu. I chwała Bogu. Le Seigneur nous a donné une intelligence. Że Pan obdarzył nas rozumem. Un savoir.
żebyśmy mogli wiedzieć. Des connaissances. Obdarzył wiedzą i poznaniem. Nous avons des connaissances intellectuelles. Możemy mieć poznanie intelektualne. Mais il faut aussi avoir des connaissances spirituelles. Ale również powinniśmy zatroszczyć się o poznanie duchowe. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à cela. Bo jesteśmy wezwani do tego. À comprendre Dieu. Abyśmy rozumieli Boga. Quand j'étais enfant, i kiedy byłem dzieckiem, il y a des moments, je ne comprenais pas ma maman me dire des choses. No to nie rozumiałem tego, co mama do mnie mówiła. Alors, czasami. Je me sauvais. I uciekałem. Et maman dit, non, Jean, viens là. Ale mama mnie zatrzymywała. Je vais t'expliquer. I zaczynała wyjaśniać. Je me suis sauvé parce que je pensais que maman allait me battre. Uciekałem, bo myślałem, że mama będzie mnie bić. Me réprimander. Będzie mnie karać. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mauvais. Wydawało mi się, że coś złego zrobiłem. Et nous, c'est la même chose. I tak samo możemy postępować przed Bogiem. Il y a des moments où on comprend pas Dieu. Czasami nie rozumiemy Boga. On comprend pas la parole de Dieu. Nie rozumiemy Słowa Bożego. On comprend pas la parole prophétique que nous avons reçue. Nie rozumiemy Słowa Proroczego, objawienia. Alors, on fait marche arrière. No i się cofamy. Et on devient rétrograde. I możemy stać się odstępcami. Non, il faut pas être rétrograde. Ale nie powinniśmy być odstępcami. En tant qu'enfant de Dieu, le mot rétrograde ne devrait pas exister dans notre cœur. Jako dzieci Boże, nie powinno to słowo nawet mieć miejsce w naszych sercach. Le mot rétrograde doit être mis sous les pieds. Odstępstwo nie powinno wchodzić w ogóle w rachubę w naszym chrześcijańskim życiu. Amen. Amen. Il faut comprendre Dieu. Więc powinniśmy rozumieć Boga. Et quand on comprend Dieu, i kiedy rozumiemy Boga, quand on comprend Jésus, kiedy rozumiemy Pana Jezusa, quand on comprend le Saint-Esprit, i kiedy rozumiemy Ducha Świętego, à travers la parole de Dieu, poprzez Słowo Boże, nous ne faisons pas des erreurs. No to strzeżeni jesteśmy od błądzenia, od błędów. Quand on comprend, kiedy rozumiemy, on peut pas faire d'erreur. No to nie będziemy popełniać błędów. À l'école. W szkole. Quand on a un exercice de mathématiques. Kiedy przed nami jest jakieś zadanie z matematyki. Et que l'on fait l'exercice correctement. Jeśli rozwiążemy to zadanie poprawnie. Eh bien, il n'y a pas d'erreur. No to znaczy, że nie popełniliśmy błędu. C'est bien fait. No właściwie zrozumieliśmy i rozwiązaliśmy. Et alors on a une bonne note. I otrzymujemy dobrą ocenę. Et quand on comprend Dieu, i kiedy rozumiemy Boga, quand on comprend la parole de Dieu, kiedy rozumiemy Słowo Boże, on reçoit une bonne note de la part de Dieu. No to otrzymujemy też dobrą ocenę ze strony Boga. On obtient l'amour de Dieu. Otrzymujemy miłość. On obtient la miséricorde de Dieu. I łaskę. La bonté de Dieu. I dobroć Bożą. Et la bénédiction. I błogosławieństwo Boże. Et lorsqu'on comprend Dieu, on va dans le chemin de la victoire. I kiedy rozumiemy Boga, no to możemy iść drogą zwycięstwa. Est-ce que vous voulez cela? I czy jesteście tym zainteresowani? Ce soir, est-ce que vous commencez à comprendre l'appel de Dieu pour vous? Czy rozumiecie to wezwanie, które Bóg kieruje do was dzisiejszego wieczoru? Może być. Quatrièmement. Po czwarte. Nous sommes appelés. Jesteśmy wezwani. À nous convertir par la repentance. Aby się nawrócić poprzez upamiętanie, poprzez pokutę. Et dans tous les évangiles et les épîtres. I w Ewangeliach i listach apostolskich il y a ce mot repentance. Ciągle spotykamy się właśnie z tym słowem upamiętania. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże.
Amen. Amen. Nous sommes appelés à la repentance. Jesteśmy wezwani również do pokuty. Nous sommes des hommes et des femmes. Jesteśmy kobietami, mężczyznami. Nous sommes pas des anges. I nie jesteśmy aniołami. Nous avons une âme, un esprit. Mamy ducha, duszę. Nous avons une intelligence, un savoir. Mamy umysł i wiedzę. Mais nous avons aussi une volonté. Ale mamy też i wolę. Et souvent nous obéissons non pas à la volonté de Dieu, mais nous obéissons à notre volonté. I często jesteśmy posłuszni nie woli Bożej, ale własnej woli. Et on fait ce que nous voulons. Czyli robimy to, co się nam podoba. Et on attriste Dieu. I przez to zasmucamy Boga. Il ne faut pas attrister Dieu. A nie powinniśmy zasmucać Boga. Et comme c'est écrit dans la parole de Dieu, i tak jak czytałem w Słowie Bożym, il faut pas attrister le Saint-Esprit. Nie powinniśmy zasmucać Ducha Świętego. Amen. Amen. Et quand on fait une erreur, i kiedy popełniamy jakiś błąd, quand on désobéit à Dieu, kiedy okazujemy się nieposłusznymi Bogu, c'est pourquoi l'Évangile dit repentez-vous. No to w Ewangelii Ewangelia mówi: upamiętajcie się, pokutujcie. Convertissez-vous. Nawróćcie się. Cela veut dire changer le comportement. To znaczy zmieńcie swoje postępowanie. Changez de mentalité. Zmieńcie swoje myślenie. J'ai pensé de telle façon. Myślałem w taki sposób. Qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Który był niezgodny ze słowem Bożym. Alors je dois demander pardon à Dieu. Więc muszę przeprosić Boga za to. De façon que je puisse faire ce que Dieu me dit de faire. Żebym był zdolny robić to, co Pan Bóg chce, abym robił. Dire ce que Dieu dit. I mówić to, co mówi Bóg. Penser ce que Dieu pense. I myśleć tak, jak myśli Bóg. Amen. Mais parfois c'est très dur de se repentir. Ale czasami to jest bardzo trudne, żeby się upamiętać. Demander pardon à Dieu. I prosić Boga o wybaczenie. Parce qu'on a l'orgueil personnel. Dlatego, że jest tam pycha. Et on ne considère pas ce que nous avons fait de mal est mal. I po prostu nie widzimy, że to, co zrobiliśmy, że to jest złe. Et alors on se repent pas. I wtedy nie pokutujemy. Mais quand Dieu nous appelle à la repentance, ale kiedy Pan Bóg wzywa nas do upamiętania, par le Saint-Esprit, przez Ducha Świętego, alors là, on commence à voir des larmes dans les yeux, wtedy łzy napływają nam do oczu, on commence à pleurer amèrement, i płaczemy, comme l'apôtre Pierre qui a renié Jésus, tak jak właśnie apostoł Piotr, kiedy powrócił do Jezusa. Pierre a pleuré. Po swoim wyparciu się go płakał. Mais pendant qu'il pleurait, ale w tym czasie, kiedy płakał, Jésus l'a regardé. Pan Jezus go widział. Amen. Amen. Et là, si vous vous repentez avec les larmes, a więc, kiedy jest upamiętanie, pokuta ze łzami, le regard de Dieu sera sur vous. To na pewno oko Pana będzie nad wami. Et Dieu dira, je t'aime. I usłyszycie, jak Pan Bóg powie: kocham cię. Je te pardonne. Przebaczam tobie. Ne sois plus inquiet. Pokój tobie. Et quand nous nous repentons, i kiedy nawracamy się, nous avons un cœur nouveau. To odnawia się nasze serce. Parce que la Bible dit, bo Biblia mówi, si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Że ten, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko nowym się stało. Mais pour devenir une nouvelle créature, ale żeby stać się tym nowym stworzeniem, il faut entendre l'appel de Dieu, repens-toi. To trzeba usłyszeć to wezwanie Boże wołające: upamiętaj się. Nawróć się. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Czy rozumiecie to? On ne peut pas avoir une vie spirituelle victorieuse sans la repentance. Nie można prowadzić zwycięskiego życia duchowego bez upamiętania.
C'est le premier pas qu'il faut faire pour avoir la victoire. I to jest pierwszy krok, aby móc odnieść zwycięstwo. C'est le premier pas à faire pour être une nouvelle créature. To jest pierwszy krok, aby stać się nowym stworzeniem. Cinquième point. Po piąte. Dieu nous appelle à venir à lui. Bóg wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego. Est-ce que vous le voulez? I czy chcecie to uczynić? Mais venir à lui, ce n'est pas simplement venir aux réunions. Przyjść do Boga to nie oznacza przyjść na nabożeństwo. Bien sûr, c'est bien de venir aux réunions. Oczywiście, że to jest dobra rzecz przychodzić na nabożeństwo. C'est bien de chanter des beaux cantiques à la gloire de Dieu. Też śpiewać piękne pieśni na chwałę Bożą. De prier avec toute l'église, c'est très bien. Modlić się razem z samym zborem, to jest bardzo dobra rzecz. Mais il faut venir à lui tous les jours. Ale chodzi o to, aby przychodzić do Boga codziennie. Tous les jours. Codziennie. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. I w dobrych dniach, jak i w złych dniach. Vous comprenez cela? Rozumiecie? Et Jésus, et la Bible dit que Jésus appelle chaque personne à venir à lui. I Biblia wzywa każdego człowieka, aby przyszedł do Boga. Et Jésus a dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. A Pan Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Quand il y a une petite épreuve, kiedy przechodziłem przez jakieś doświadczenie, les bras vous tombent. No to opuszczają się nasze ręce. Vous ne savez pas comment faire. I nie wiem, co robić. Pourtant, c'est une petite épreuve. Ale to jest tylko takie małe doświadczenie. Et on est découragé. A już tracimy odwagę i chęci. Mais Jésus dit, venez à moi. Ale Pan Jezus wzywa: pójdźcie do mnie. Il vous appelle. To Pan Jezus wzywa. Quand vous avez des difficultés, Jésus vous appelle. Venez à moi. Kiedy macie problemy, to Pan Jezus wzywa: pójdźcie do mnie. Jésus n'a pas dit, allez chez les pharisiens. Nie odsyłał do faryzeuszów, do saduceuszów, czy do Herodian, czy do Esenczyków. Ale zapraszał, mówiąc: przyjdźcie do mnie. Jeśli uważacie, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest Bogiem, que Jésus a résolu lorsqu'il était en Palestine beaucoup de problèmes. Że Jezus ma moc rozwiązać każdy problem. Amen. Il veut résoudre ton problème ce soir. On chce również rozwiązać twój problem dzisiejszego wieczoru. Mais ce soir il t'appelle à venir à lui. I dzisiaj właśnie on ciebie woła, abyś przyszedł do niego. Comment il peut résoudre ton problème si tu ne viens pas à lui? No bo jak może rozwiązać twój problem, jeśli ty nie zwrócisz się do niego, nie przyjdziesz do niego? Bien sûr, vous allez me dire, mais je vois pas Jésus, comment je peux venir vers lui? No, możesz powiedzieć, ale przecież nie widzę Jezusa, jak ja mogę do niego przyjść? Par la prière. Właśnie przez modlitwę. Par la louange. I oddając chwałę Bogu. Et par la lecture de la parole de Dieu. I przez czytanie Słowa Bożego. Je ne sais pas comment vous lisez la parole de Dieu. Nie wiem, jak czytacie Słowo Boże. Moi, quand je lis la parole de Dieu, ja, kiedy czytam Słowo Boże, je m'imagine la scène qui est décrite dans la parole. No to wyobrażam sobie sceny, które czytam. Par exemple, lorsque le paralytique était allongé sur une civière près de la piscine de Bethesda. Na przykład kiedy jest mowa o tym uzdrowionym przy sadzawce Bethesda. Je vois la scène, quand je lis, je vois cet homme couché. Kiedy czytam właśnie o tym, no to widzę tego człowieka leżącego przy tej sadzawce. Et je vois Jésus près de lui. I też widzę Pana Jezusa, jak przybliża się do niego. Je le vois. Widzę go, jak on stoi obok.
Et quand je lis, j'entends les paroles de Jésus. I kiedy czytam, to słyszę słowa Pana Jezusa. Et j'entends les paroles de ce paralytique, j'entends. I słyszę również to, co mówi ten paralityk. Et je me suis dit, Seigneur. I mówię: Tu as fait cette guérison pour cet homme. Panie, ty dokonałeś tego uzdrowienia dla tego człowieka. Je viens à toi. Ja przychodzę do ciebie. Guéris-moi maintenant au nom. I proszę ciebie, uzdrów mnie teraz mocą swoją. C'est comme cela que je m'approche de Jésus. W ten sposób ja przybliżam się do Pana Jezusa. Przychodzę do niego. Je ne vois pas en chair et en os. Nie widzę go w ciele. Je ne sais pas s'il était blond, s'il était brun. S'il était grand ou petit ou gros, nie widzę go, czy jest wysoki, czy jest niski, czy jest blondyn, czy jest szatynem, czy jest chudym, czy jest. Mais quand je lis la parole de Dieu, je m'imagine la scène. Ale kiedy czytam słowo Boże, to właśnie chcę zobaczyć tę całą scenę. C'est comme ça que je comprends la parole de Dieu. I w ten sposób rozumiem Słowo Boże. Et c'est comme cela que je m'approche de Jésus. I w ten sposób przychodzę do Jezusa. En disant, Jésus, tu as fait ce miracle pour cet homme. Mówiąc, Panie, ty uczyniłeś ten cud dla tego człowieka. Eh bien, tu peux le faire pour moi aussi. Więc możesz to uczynić również i dla mnie. Comprenez cela? Czy rozumiecie? C'est compliqué? Skomplikowane to jest? Nie. Nie. C'est clair, c'est net, c'est précis? Jasne, tak? Niedokładne. Jésus a dit. I Pan Jezus powiedział. Et là, je vous considère comme des petits enfants. A teraz patrzę na was jak na małe dzieci. Comme des petits enfants. Jak na małe dzieci. Jésus a dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Pan Jezus powiedział, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Et moi je ne veux pas vous priver de la présence de Dieu. I nie chciałbym, żebyście byli pozbawieni obecności Bożej. Je veux que vous puissiez le voir en esprit en vérité. Chciałbym, żebyście go oglądali w duchu i w prawdzie. Amen. De façon que vous puissiez avoir la bénédiction que vous attendez de lui. Abyście mogli przyjąć od niego to błogosławieństwo, którego potrzebujecie i na które oczekujecie. Amen. Vous êtes des enfants. Jesteście dziećmi. Vous croyez au Seigneur Jésus? Czy wierzycie w Pana Jezusa? Il est écrit dans l'Évangile de Jean. I czytamy w Ewangelii Jana. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Że wszystkim tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy uwierzyli w imię Jego, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Il faut venir à Jésus. A więc trzeba przyjść do Jezusa. Mais on va lire un texte. Jeszcze przeczytam jeden tekst. Ecclésiaste. Z księgi Kaznodziei. Dans ma Bible, c'est le chapitre 12, mais 12 rozdział. Dans la vôtre, la Bible polonaise, c'est we francuskiej Biblii, ale w polskiej chyba 11 rozdział. Verset 9, oui. Verset 9, 11, 9 dans vos Bibles, et moi c'est 12. Tak, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości, bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Trzeba zwrócić uwagę. Vous êtes appelés à venir à Jésus. Na to, że jesteście wezwani, aby przyjść do Jezusa.
Non seulement vous. I nie tylko wy. Mais moi, pasteur, je suis appelé à venir à Jésus. Ale ja jako pasteur również jestem wezwany przyjść do Jezusa. Tous les hommes sont appelés à venir à Jésus. Tous les hommes. Wszyscy ludzie są wezwani do tego, by przyjść do Jezusa. Mais aussi, il faut faire très attention. Ale trzeba również być ostrożnym. Nous... Moi, j'étais jeune comme vous. Je sais ce que je, bo ce que je dis. Ja byłem kiedyś młodym, tak jak wy, więc wiem, co mówię. Je croyais en Dieu. Wierzyłem w Boga. Je croyais en Jésus. Wierzyłem w Pana Jezusa. Je croyais en la parole de Dieu. I wierzyłem w Słowo Boże. Mais j'étais attiré par les plaisirs du monde. Ale byłem pociągany przez przyjemności tego świata. Pas vous? A wy nie? On veut faire comme les autres. No, chcę się postępować tak jak inni. On veut avoir un petit copain comme les autres. Chcę się mieć swoją dziewczynę, chłopaka jak inni. Je dis la vérité ou pas? Prawdę mówię czy nie? On veut se réjouir avec des inconvertis. O, chcę się po prostu weselić razem z nienawróconymi. Et lorsque j'ai remarqué cela, i kiedy to zauważyłem, il n'y avait pas de différence entre moi et eux. No to nie było żadnej różnicy między mną a nimi. Pas de différence. Żadnej różnicy. Pourtant je croyais en Dieu. Ale przecież ja wierzyłem w Boga. Mais mon comportement, ale moje zachowanie się, ne montrait pas, moje postępowanie nie pokazywało, que j'étais enfant de Dieu, że byłem dzieckiem Bożym. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Zastanówcie się, proszę, nad tym. Quand je suis en ville, kiedy jestem w mieście, je marche sur le trottoir, i idę po chodniku, je vois une chrétienne, spotykam chrześcijankę. Dès qu'elle me voit, kiedy mnie widzi, elle s'avance sur l'autre trottoir, przechodzi na drugą stronę, pour pas me saluer, żeby się nie przywitać. Mais quand elle est à l'église, ale kiedy jest w zborze, ah, bonjour frère, alléluia, gloire à Dieu, to wita się entuzjastycznie. Dzień dobry bracie, alleluja, chwała Panu. Pourquoi ce comportement incrédule? Dlaczego właśnie takie postępowanie bez wiary? Examinez bien votre vie maintenant. Więc zastanówcie się nad swoim postępowaniem teraz. Vous êtes appelé à vivre avec Jésus. Bo jesteście powołani żyć z Jezusem. Et non pas avec le monde. A nie z tym światem. Jésus a dit. I Pan Jezus powiedział. Ils sont dans le monde, mais pas dans le monde. Że oni są na świecie, ale nie są z tego świata. Powiedział o swoich uczniach. Il faut qu'il y ait une différence. A więc musi być jakaś różnica. Entre les copains, les copines du monde et nous. Między tymi kolegami ze świata, koleżankami ze świata a nami. Jésus était différent des pharisiens. Pan Jezus odróżniał się od faryzeuszów. Tout le monde le disait. I wszyscy to widzieli. Même quand il prêchait la parole. Nawet kiedy głosił Słowo Boże. Comment il enseigne lui qui n'a jamais étudié? Dziwili się, jak on nauczał, nie pobierając żadnych nauk w żadnej szkole. Il disait, ce n'est pas moi qui dis ces paroles. Ale Pan Jezus mówił, słowa, które do was mówię, nie są moimi słowami. Mais ces paroles viennent de Dieu, de mon ale père. Są to słowa od Ojca mojego. Les actions que je fais. I też uczynki, których dokonuję. Ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon père qui les fait par moi. Dzieła, których dokonuję, nie są moimi dziełami i nie ja je czynię, tylko Ojciec mój, który jest w niebie, dokonuje. Tout le monde disait de Jésus qu'il était différent. I wszyscy mówili o Jezusie, że on się różni od innych. N'est-il pas le fils de Joseph? Chociaż fils mówili, de Marie, ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Niektórzy mówili, przecież to jest syn Józefa, matka jego nazywa się Maria i bracia jego i siostry mieszkają pośród nas. Il y avait une différence. Ale Pan Jezus się odróżniał. Et nous sommes ce soir plus que jamais appelés à venir à Jésus et vivre avec lui. I dzisiejszego wieczoru jesteśmy właśnie wezwani,
abyśmy przyszli do Jezusa i żyli z Nim. Sixième point. I po szóste. Nous sommes appelés à la réconciliation. Jesteśmy powołani do pojednania. Lisons dans 2 Corinthiens. Przeczytajmy z drugiego listu do Koryntian. 2 Corinthiens chapitre 5. Z rozdziału 5. Verset 17 à 20. Od wiersza 17 po 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruszył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu. Więc jesteśmy wezwani do pojednania się z Bogiem. Peut-être ce soir dans ton cœur tu as de l'amertume. Być może dzisiejszego wieczoru w twoim sercu jest gorycz. Peut-être as-tu parlé contre Dieu. Może mówiłeś coś przeciwko Bogu. Eh bien, le Seigneur te demande de t'appelle ce soir. Więc Pan Jezus dzisiaj ciebie woła. À te réconcilier avec lui. I wzywa, żebyś się pojednał z nim. Et Jésus est venu sur la terre justement. I Pan Jezus właśnie po to przyszedł na tę ziemię. Il est venu pour toi. Przyszedł dla ciebie i dla mnie. Il est venu pour nous tous et pour moi-même. Dla nas wszystkich przyszedł Pan Jezus i dla mnie również. Amen. Amen. De façon de nous réconcilier avec Dieu. Abyśmy pojednali się z Bogiem. Pourquoi? Il veut que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dlaczego Pan Jezus chce, żebyśmy się pojednali z Bogiem? Parce que Jésus ne veut pas que nous allions en enfer. No bo Pan Jezus nie chce, żebyśmy poszli do piekła. Vous voulez aller en enfer? Czy ktoś z was chce pójść do piekła? Oh. Oh. Moi je ne veux pas être, je ne veux pas aller en enfer. Ja na pewno nie chcę pójść do piekła. Moi je veux aller dans le royaume de Dieu, être dans le royaume de Dieu et être dans le ciel de gloire. Ja chcę pójść do Królestwa Bożego, być w Królestwie Bożym i w chwale nieba. Amen. Amen. C'est là ma demeure. Tam jest moje mieszkanie wieczne. Il nous faut être constamment réconciliés avec Dieu. I dlatego powinniśmy każdego dnia być pojednanymi z Bogiem. Comment savons-nous que nous sommes réconciliés avec Dieu? I w jaki sposób wiedzieć, czy jesteśmy pojednani z Bogiem? Par la prière. No, przez modlitwę. Par la louange. Oddając chwałę Bogu. Par la lecture de la parole de Dieu. Przez czytanie Słowa Bożego. Par l'amour que nous avons pour lui. I przez naszą miłość do Boga. Et quand nous prions, louons le Seigneur, nous sentons sa présence. Kiedy modlimy się i oddajemy chwałę Bogu, odczuwamy Jego obecność. Amen. Et cette présence de Dieu nous convainc que nous sommes réconciliés avec lui. I ta obecność Boża przekonuje nas o prawdzie, czy jesteśmy pojednani z Bogiem, czy nie. Vous comprenez cela? Czy rozumiecie to? Nous pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu si nous sommes pas réconciliés avec Dieu. Nie możemy wejść do Królestwa Niebios, jeśli nie jesteśmy pojednani z Bogiem. On peut pas. Nie można wejść do Królestwa Niebios. On sera à la porte du royaume. Po prostu pozostaniemy za drzwiami Królestwa Bożego. La porte sera fermée. Przed zamkniętymi drzwiami. Mais il faut l'ouvrir cette porte. Alléluia.
I trzeba te drzwi otworzyć. Par la réconciliation. Właśnie poprzez pojednanie z Bogiem. Septième point. I po siódme. Nous sommes appelés à la sainteté, à vivre une vie sainte. Jesteśmy wezwani, powołani do świętości, do prowadzenia świętego życia. Amen. Qu'il n'y ait plus de péché en nous. Żeby nie było miejsca dla grzechu w nas. Plus de souillure. Żeby nic nas nie zanieczyszczało. Qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées en nous. Żeby nie było złych myśli. De mauvais sentiments. Złych uczuć. Souvent on a des mauvais sentiments. Bo często możemy nosić złe uczucia. Quand quelqu'un nous regarde de travers. Kiedy ktoś spojrzy na nas nie tak. Ça va pas, hein? No, wtedy się coś tam w nas burzy. My nous sommes appelés. Ale my jesteśmy wezwani. Et tu es appelé à la sainteté. I każdy z nas, i ty również, wezwany jesteś do świętości. Nous sommes appelés à la sanctification. Jesteśmy wezwani do uświęcenia. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? A co to jest uświęcenie? C'est être mis à part pour Dieu. To jest oddzielenie dla Boga, oddzielenie się dla Boga. Amen. Comme le peuple d'Israël était mis à part pour Dieu. Właśnie naród, lud izraelski został oddzielony dla Boga. La première église des actes des apôtres était mise à part pour Dieu. I również pierwszy kościół apostolski był oddzielony dla Boga. Les douze disciples étaient mis à part pour Dieu. Tak samo 12 apostołów zostało oddzielonych dla Boga. Et nous nous sommes aussi appelés ce soir. I my dzisiejszego wieczoru również jesteśmy wezwani do uświęcenia. Mis à part pour Dieu. Czyli abyśmy byli oddzieleni dla Boga. Pour travailler pour Dieu. Żeby pracować dla Boga. Pour témoigner. Świadczyć. Pour prier les uns pour les autres. Modlić się jedni o drugich. Pour appeler les inconvertis à venir à Jésus-Christ. Żeby wzywać ludzi do przyjścia do Jezusa. Afin que ta grand nombre soit sauvé. Żeby jak najwięcej osób zostało zbawionych. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bo Bożą wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania Boga. Amen. Amen. Et nous sommes les outils de Dieu. A my jesteśmy tymi narzędziami w rękach Boga. Donc laissons Dieu prendre ses outils. A więc pozwólmy Bogu posługiwać się nami. De façon de pouvoir faire ce que Dieu veut. Abyśmy wykonywali to, co chce Bóg. Et Jésus a dit. I Pan Jezus powiedział. Avant de monter au ciel. Zanim wstąpił do nieba. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Nous sommes dans la sanctification mis à part pour Dieu pour justement aller. Więc jesteśmy oddzieleni dla Boga, aby pójść za Nim. Alors, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 et 16. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, werset 15-16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Czytamy, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Amen. Soyez saints dans toute votre conduite. A więc bądźcie świętymi we wszelkim albo w całym swoim postępowaniu. Amen. Amen. Je suis pasteur, c'est vrai. Ja jestem pastorem, to prawda. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 19 ans. Zacząłem głosić Słowo Boże, kiedy miałem 10 lat. Nie. À l'âge de 10 ans? 19. 19 ans. Aha, kiedy miałem 19 lat. Et j'en ai 74. A teraz mam 74 lata. Et je prêche encore la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. I nadal głoszę Słowo Boże. Hallelujah. Et quand je travaillais à l'université. I kiedy pracowałem na uniwersytecie. Alors,
vers 16h de l'après-midi, on buvait le thé ou le café. O 16 była przerwa na herbatę czy na kawę. Alors il y avait toujours quelqu'un qui parlait de choses ignobles. Zawsze znalazł się ktoś, kto mówił o brudnych rzeczach. Alors au début, j'écoutais. Na początku ja słuchałem, nic nie mówiłem. Mais j'étais repris par le Seigneur. Ale Pan Jezus mnie upomniał. Qui es-tu? I zapytał, kim jesteś? Je suis enfant de Dieu. Ja jestem dzieckiem Bożym. Pourquoi écoutes-tu ces choses-là? To dlaczego słuchasz takich rzeczy? Et je me suis repenti. No i się upamiętałem. Et le lendemain? Nazajutrz. On était encore au café. Kiedy znowu byłem na kawie. Encore, ils discutaient des choses ignobles. Znowu była rozmowa taka o nieczystych sprawach. Je n'ai pas pris part à la conversation. Ja oczywiście nie włączyłem się do tej rozmowy. Je n'ai pas ri du tout. Nie śmiałem się. Celui qui disait les choses obscènes. A ten, który mówił takie rzeczy, no, brzydkie. Voyant que je ne riais pas. Jak zauważył, że ja się nie śmieję. Il est parti. No to wyszedł. Et depuis ce jour, il est plus venu au café. I począwszy od tego momentu już nie przychodził na kawę. Soyez saints dans toute votre conduite. A więc świętymi bądźcie w całym swoim postępowaniu. Amen. Amen. Nous sommes appelés à ça. Jesteśmy do tego powołani. Et l'église est appelée à la sanctification. I Kościół jest wezwany do uświęcenia. L'église est composée d'adultes, de jeunes gens, de jeunes filles, d'enfants. Kościół składa się z dorosłych, z młodzieży i z dzieci. Et tous doivent vivre dans la sanctification. I wszyscy powinniśmy żyć w świętości. Que soit dans l'église, czy to w zborze, au travail, czy to w pracy, dans la rue, czy na ulicy, mais aussi dans la maison. I oczywiście w domu. Dans la famille. W rodzinie. Amen. C'est compliqué, ça? Czy to jest trudne do zrozumienia? Huitième point. No i ósmy punkt. Et c'est le dernier. Już ostatni. Nous sommes appelés à l'obéissance. Jesteśmy powołani do posłuszeństwa. Jacques. Czytamy o tym w liście Jakuba. Chapitre premier. Pierwszy rozdział. Verset 22-25. 22 po 25 wiersz. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Amen. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. A więc powinniśmy czytać Słowo Boże. Et la mettre en pratique. I wprowadza się w czyn. Et quand on met en pratique la parole de Dieu, i kiedy wprowadzamy w czyn Słowo Boże, cela veut dire que nous sommes obéissants. To znaczy, że jesteśmy posłusznymi. Mais si nous lisons la parole de Dieu, ale jeśli czytamy Słowo Boże, et nous mettons pas en pratique, i nie wprowadzamy go w czyn, nous sommes désobéissants. No to
jesteśmy nieposłuszni temu Et Słowu. Nous pas être bénis par le Seigneur. I nie możemy być błogosławionymi przez Boga. Nous pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Nie możemy wejść do Królestwa Bożego. Nous pouvons pas être sur le chemin de la victoire. Nie możemy iść po drodze zwycięstwa. De la bénédiction. I błogosławieństwa. De la guérison. Uzdrowienia. Du salut. Zbawienia. Et de la vie éternelle. I życia wiecznego. Je sais que les jeunes filles passent beaucoup de temps à regarder leur visage dans un miroir. Wiem, że młode dziewczyny długo, dużo czasu spędzają przyglądając się sobie w lustrze. Oh, j'ai un petit point noir là. O, tutaj jakiś punkcik czarny. Trzeba to usunąć. Voilà, mes sourcils sont trop gros. Albo za grube rzęsy. Ah, il faut que je les amincisse. Trzeba je jakoś tak, no, zwęzić. Et si je mettais un petit peu de rouge à lèvres, je serais peut-être plus belle. A gdybym tak usta szminką posmarowała, może będę ładnie wyglądać. On se regarde dans un miroir. I tak się przygląda w lustrze. Mais mes sœurs, il n'y a pas que vous qui regardez dans un miroir. Ale siostry, nie tylko wy przyglądacie się w lustrze. Même les garçons. Nawet chłopcy. Moi je me souviens quand j'avais 18 ans. Ja pamiętam, jak miałem 18 lat. Je commençais à avoir des moustaches. I wąsy się pojawiły. Alors mais elles étaient blondes. I takie były blonde wąsy. Alors j'ai demandé à ma sœur une pommade noire pour les sourcils. Więc poprosiłem siostrę o, nie wiem jak to się nazywa. Na żeby posmarować na czarno pomalować brwi. Alors je noircissais mes moustaches. I też pomalowałem na czarno wąsy. Je regardais. Oh, oh, oh. Tak spojrzałem do lustra. Eh oui. Mais frères et sœurs, maintenant j'ai plus de moustache. Ale teraz nie mam właśnie tych. J'en avais. Miałem, nosiłem. Assez longtemps. Dość długo. Il y a deux ans, je les ai rasés. Ale dwa lata temu zgoliłem je. Parce que je regardais toujours dans la glace. Bo patrzyłem ciągle do lustra. Oh là, c'est trop long. Alors il fallait que je coupe. I widziałem tutaj trochę już za długie urosły, trzeba przyciąć je. Je passais trop longtemps I za dużo czasu spędzałem przyglądając się w lustrze. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, le miroir c'est la parole de Dieu. Ale dzisiaj, bracia i siostry, naszym lustrem jest Słowo Boże. Amen. Amen. Et là, je vois l'état de mon âme. I przyglądając się w tym lustrze, widzę stan swojej duszy. De mon esprit. I swojego ducha. De mon corps. I swojego ciała również. Je vois tout. Wszystko widzę. Et non seulement ça, i nie tylko to, mais dans mon miroir, ale w tym lustrze je vois aussi Dieu, widzę również Boga, qui me dit à chaque fois que je regarde le miroir, który mi mówi za każdym razem, jak przyglądam się w tym lustrze, Dieu me dit, je t'aime, który mi mówi, kocham Ciebie. Amen. Frères et sœurs, bracia i siostry, il faut être obéissant. Powinniśmy być posłusznymi. Mettre la parole de Dieu en pratique. I wprowadzać Słowo Boże w czyn. Faites l'expérience. Zróbcie taki eksperyment. Dès ce soir. Począwszy od dzisiejszego wieczoru. Commencez à lire la parole de Dieu. Zacznijcie czytać Słowo Boże. Sérieusement. Z całą powagą. Regardez-vous dans ce miroir. Przyglądajcie się w tym zwierciadle. Et mettez en pratique. I wprowadzajcie to słowo w czyn. Et vous allez voir votre vie changer. I zobaczycie, jak wasze życie się zmieni. Changer. Zmieni się. Vous voulez cela? Czy chcecie tego? Ou est-ce que vous voulez encore vous regarder au miroir? Oh. Czy wolicie przyglądać się w tym zwierciadle sont i widzieć tylko passé long, mes cheveux sont passé long, il faudrait que j'ai les cheveux jusqu'à widzieć tylko, czy za długie włosy, czy za gęste brwi, no. I tak dalej. Quand on regarde le miroir de la parole de Dieu, kiedy patrzymy w to lustro Słowa Bożego, notre apparence
ne compte plus. No to ta, ten zewnętrzny wygląd w ogóle się nie liczy. Vous comprenez cela? Czy rozumiecie to? Vous comprenez cela? Czy rozumiecie to? Alors, frères et sœurs, a więc bracia i siostry, nous sommes appelés, my jesteśmy powołani, wezwani à chercher sa face. Do szukania oblicza Bożego. Nous sommes appelés ce soir dzisiejszego wieczoru. Jesteśmy też wezwani do słuchania Boga. Nous sommes appelés à comprendre Dieu. I wezwani do tego, aby rozumieć Boga. Nous sommes appelés à nous convertir par la repentance. I jesteśmy wzywani do upamiętania, do pokuty. Nous sommes appelés à venir vers Dieu, vers Jésus-Christ. Jesteśmy wezwani do, aby przyjść do Jezusa. Nous sommes appelés à la réconciliation. I wezwani jesteśmy do pojednania. Nous sommes appelés à la sainteté. Wezwani jesteśmy do świętości. Et nous sommes appelés à l'obéissance. I też do posłuszeństwa. Levons-nous, s'il vous plaît. Powstańmy.